Witam Was wszystkich na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem jest Polska Kazimierza Wielkiego i dowiemy się, skąd właściwie ten przydomek się wziął. Ale wróćmy do samego początku jego panowania. Kazimierz Wielki przejmuje władzę w wieku 23 lat, no i sytuacja w Polsce jest wtedy fatalna, tragiczna. Małopolska jest wyniszczona całkowicie wojną domową. Za to Wielkopolska no jest spustoszona zdecydowanie przez Krzyżaków. Dodatkowo między nimi leżą księstwa sieradzkie i łęczyckie, które uznają zwierzchność Kazimierza. No ale poza tym reszta ziem jest w zasadzie przez Polskę utracona, czyli państwo jest bardzo małe, słabe. Wrogo są nastawione bardzo Czechy, szczególnie Jan Luksemburczyk, który po prostu rości sobie prawa do tronu polskiego po Wacławie III. Cały czas ma te pretensje. Krzyżacy też są wrogo nastawieni, widzą łatwy łup w Polsce, a Śląsk, pomimo że panuje w nim księstwo, w większości książęta piastowscy, uznaje zwierzchnictwo Czech i to samo się tyczy księstwa płockiego. Jedyny nasz sojusznik to Węgry, z którymi tutaj graniczymy na południu. Jedyny nasz sojusznik właśnie to Węgry. W 1333 roku w takiej sytuacji Kazimierz Wielki postanawia się oczywiście koronować. Tak? Zapiszemy standardowo, symbolicznie koronę. Mamy koronację Kazimierza Wielkiego i w swojej polityce zagranicznej był on bardzo zręczny i pierwszym takim ważnym manewrem było w 1335 roku. Miał miejsce pierwszy zjazd w Wyszehradzie. Na tym to zjeździe Jan Luksemburczyk zrzeka się pretensji do korony polskiej, a w zamian oczywiście za duże, bardzo wysokie odszkodowanie. Dzieje się to także dzięki naszemu sojusznikowi Węgrom, które są dość silnym państwem i ich nacisk też tu się przydaje. A w 1339 roku mamy jakby tutaj ostatecznie dogadanie się z Czechami. Mamy drugi zjazd, też w Wyszehradzie, już tego nie będę pisał. Na drugim zjeździe w Wyszehradzie Polska rezygnuje ze Śląska, żeby już tutaj wszelkie jakieś punkty zapalne odrzucić. No ale tak warto zaznaczyć, że Kazimierz Wielki nie widział jakiegoś sensu tutaj w pretensji o Śląsk, który tak był, wolał zwierzchnictwo czeskie. W tym czasie także mamy spór o ziemię z Krzyżakami, który kończy się w 1343 roku pokojem w Kaliszu. Pokój ten tutaj nie zostaje uznany przez papieża, gdyż zatwierdza on, że Polacy odzyskują Kujawy, odzyskują i ziemię dobrzyńską, ale w zamian dają jakby Krzyżakom wieczystą jałmużnę Pomorze Gdańskie, oczywiście na którym Polsce zależy, bo to jest nasz kanał do morza. I tutaj Kazimierz Wielki sprytnie każe na swoich pieczęciach wpisać także tytuł Pan i Dziedzic Pomorza, aby w przyszłości sobie ułatwić tutaj ewentualne jakieś roszczenia prawne do tych właśnie ziem. Kazimierz Wielki jeszcze właśnie wcześniej w trakcie zabiegów odwołał, w trakcie dyskusji między Krzyżakami właśnie o odzyskanie tutaj szczególnie Kujaw, właśnie odwoływał się do sądu papieskiego, który pozytywnie rozpatrzył naszą decyzję, a później z kolei ubiegał się właśnie u papieża, żeby nie uznał pokoju w Kaliszu. Pokój w Kaliszu 1343 rok. Pokój w Kaliszu. Możemy tutaj zobaczyć, jak on tutaj potrafił bardzo przeskakiwać. Tak widzimy jego dość taką zręczność polityczną w polityce, szczególnie zagranicznej. Na wschodzie graniczyliśmy z Rusią Halicko-Włodzimierską, w której panował Piast Bolesław Jerzy Trojdenowicz. Tutaj on obiecał Polsce w zamian za wsparcie, że odda ziemię w razie jego bezpotomnej śmierci.
No i Kazimierz Wielki organizuje dużo wypraw na Ruś Halicką w latach 1340. Możemy tutaj sobie na tych terenach właśnie napisać Ruś Halicka, zwana też Czerwoną, 1340-1366. Tutaj są organizowane wyprawy, zresztą tu mamy daty, może trochę widać, tutaj jest napisane do 1345, 49, 66. W tym czasie Polska właśnie pierwszy raz uzyskuje, znaczy nie pierwszy raz chyba, niemniej uzyskuje w tym czasie Lwów. I następuje też zbliżenie z piastami mazowieckimi, którzy z chęcią wspierali tutaj walki na Rusi. No i następuje lenne poddanie Mazowsza i Płocka, czyli w zasadzie prawie przyłączenie go do Polski, a także następuje sojusz z księstwami Pomorza Zachodniego, które miały w przyszłości ułatwić walkę, ewentualną wojnę z zakonem krzyżackim. W 1339 roku, tutaj ta data się już pojawiła jako drugi zjazd w Wyszehradzie, następuje układ o sukcesję. A tutaj układ o sukcesję. Bardzo ważny, bo później zrealizowany, ale o tym oczywiście będziemy mówić na innej lekcji, gdzie syn Karola Roberta, Ludwik Węgierski, miałby odziedziczyć tron Polski w razie bezpotomnej śmierci tutaj Kazimierza Wielkiego, no i oczywiście vice versa, w razie czego to polski władca przejmował tron węgierski. Kazimierz Wielki, poza zręczną polityką zagraniczną, także wyróżniał się swoją polityką wewnętrzną. Między innymi utworzył Radę Królewską, w skład której wchodzi na przykład marszałek, który dbał o obronność państwa, czy też był to kanclerz, który zazwyczaj zajmował się polityką zagraniczną, podskarbi, zajmujący się skarbem, a jako urzędnicy lokalni występowali starości. Nastąpiło w tym czasie także ujednolicenie prawa, a właściwie jego kodyfikacja, czyli spisanie. Oddzielnie było one sporządzone dla Wielkopolski i Mazowsza. W przypadku Wielkopolski był to tak zwany statut piotrkowski, a w przypadku Mazowsza statut wiślicki. Ustanowiono także sąd wyższy prawa niemieckiego, który pozwalał odwoływać się ławom wiejskim i miejskim właśnie do niego, a przynajmniej nie musiano się odwoływać na przykład do Magdeburga w przypadku miast lokowanych na prawie Magdeburga. Kazimierz Wielki oczywiście też przykładał uwagę bardzo dużą do ekonomii, bo wiedział, że tutaj dobra gospodarka po prostu napędza cały rozwój państwa, więc był on bardzo za lokacją miast i nadawaniem im przywilejów. Za jego czasów ulokowano około 100 miast. Bardzo dużo przybywało do Polski Żydów, którzy byli opresjonowani w innych krajach, a w Polsce dostawali wręcz przeciwnie przywileje. Także duże dochody przynosiły župy solne w Wieliczce i Bochni, tutaj szczególnie ta w Wieliczce się wyróżniała, a także wydobycie ołowiu w Olkuszu. Wprowadzono także podatek poradlne, możemy sobie zapisać akurat poradlne, bo to taka dziwna nazwa. Poradne, które wynosiło od 12 do 24 groszy od łana chłopskiego. No i oczywiście groszy, tutaj warto zwrócić uwagę, grosz wprowadzona została jakby stała jedna waluta, grosz. Tutaj widzimy obecny prawie że do teraz, oczywiście w innej formie. Także mieszczanom nakazano dbać o mury miejskie, żeby miasta były zdolne do obrony, a sam Kazimierz Wielki tutaj bardzo popierał budowę całej sieci zamków, tutaj mniej więcej wzdłuż granicy, tutaj tak zwany szlak, tutaj Orlich Gniazd. Powstało w tym czasie wiele zamków, które można zwiedzać do teraz, właśnie idąc tym szlakiem. Te zamki miały tutaj bronić nas przed ewidentnymi napadami, stąd prawdopodobnie też się wzięło stare porzekadło, że Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, gdyż za jego czasów strasznie dużo miast się budowało, między innymi na przykład Kazimierz. W 1360, oczywiście nawiązywał do nazwy, do imienia władcy. W 1364 roku mamy triumf polskiej edukacji, powiedzmy, założenie Akademii Krakowskiej.
Akademia Krakowska był to dość ważny punkt jakby w Polsce, gdyż pomimo tam może jakichś innych szkół, które dość dobrze kształciły, to była jedna taka wysoka uczelnia i już teraz Polacy nie musieli jeździć się kształcić gdzieś do Europy Zachodniej, a także była ona przystosowana do polskich realii po prostu tutaj obyczajowych czy prawnych i ogólnie do polskiej sytuacji, pozwalała kształcić Kazimierzowi Wielkiemu nowe pokolenia wykształconych ludzi, którzy będą sprawowali administrację w państwie i tutaj dobrze nimi zarządzali. Było oczywiście wykładane prawo kanoniczne, cywilne, medycyna, także sztuki wyzwolone. Za to nie było teologii. Oczywiście to, bo papież Urban V na nią nie wyraził zgody, ale Kazimierzowi Wielkiemu tak naprawdę to nie przeszkadzało, gdyż najbardziej zależało mu na nowych wykształconych prawnikach raczej świeckich. Także za czasów Kazimierza Wielkiego powstał pomysł korona, regni, oj, mój błąd, regni, tego nie ma, polonie, pisze się poloniale, czyli to jest nic innego jak korona Królestwa Polskiego. Zgodnie właśnie z tą ideą, król był władcą państwa, ale nie był jego właścicielem. A cała korona królewska miała symbolizować jakby samą istotę państwa, co to jest państwo, że państwo funkcjonowało także jako podmiot prawny, a także niepodzielność i niezbywalność jakby terytorium państwa polskiego. Sam władca dostawał jakieś ziemie uznane po prostu za polskie albo zamieszkiwane przez Polaków, a jego następcy w przypadku, gdyby zostały utracone, mieli obowiązek oczywiście odzyskać te tereny, bo to była Polska. Za czasów Kazimierza Wielkiego właśnie Polska bardzo się umocniła w ciągu, w zasadzie Kazimierz Wielki żył dość krótko, bo niestety, ale 60 lat. W 1370 roku możemy mu postawić zdecydowanie krzyżyk. Wtedy umarł. Niestety. Nazywano go Wielkim, gdyż za jego czasów już były widoczne olbrzymie zmiany. Wykształciła się bardzo mocno monarchia stanowa. Poziom Polaków według historyków był wtedy porównywalny, poziom życia Polaków był wtedy porównywalny do poziomu życia w Europie Zachodniej. Polska stała się lokalnym mocarstwem, bardzo silnym, dobrze zorganizowanym. Wojsko co prawda stanowiło podstawę pospolite ruszenie, ale tak było w większości wtedy tamtejszych państw. Byliśmy bardzo zróżnicowani kulturowo i tutaj szczególnie etnicznie. Dlatego nazywano nas tyglem narodów. Wpłynęły na to m.in. przyłączone nowe ziemie na wschodzie. No i Polska jakby tutaj pod koniec rządu właśnie Kazimierza Wielkiego znacząco się rozrosła i z państwa w fatalnej sytuacji wyszliśmy na naprawdę liczącego się tutaj gracza w arenie tutaj środkowo albo wschodnio już europejskiej. Dziękuję za uwagę i zapraszam do na następnych lekcji.